Siemano, witajcie w kolejnym odcinku Studia Raban. Nowy odcinek, nowe tematy i dzisiaj pogadamy o kwestiach naszego wizerunku. No dokładnie tak, przecież ta kwestia jest dla każdego z nas bardzo ważna. Często wrzucamy na Facebooka albo na Instagrama nasze zdjęcia i tym samym po prostu wystawiamy się na ocenę innych. No ale umówmy się, że ta ocena nie jest zawsze bardzo miła. I co zrobić w sytuacji, kiedy ktoś nas oskarża albo obraża publicznie? O tym pogadamy dzisiaj z naszymi gośćmi. Dlatego po prostu zaczynamy! Siemano, zobaczcie, fajni goście wpadli do nas. Będziemy rozmawiali o ciemnych, jasnych stronach TikToka. Chrześcijańskiego TikToka. Chrześcijańskiego TikToka. I o budowaniu wizerunku, także wpadajcie. Padre, filar, żona pastora, widzimy się. Do zobaczenia. Cześć. Rozmawiamy dziś o kryzysach wizerunkowych. Czasem nie da się ich uniknąć, ale możemy wiele się nauczyć, obserwując, jak inni sobie z nimi poradzili. Zamiast wymieniać skandale, których w branży muzycznej jest wiele, chciałbym się dzisiaj skupić na studium jednego z najciekawszych przypadków kryzysu wizerunkowego w historii muzyki rozrywkowej, który przydarzył się zespołowi The Beatles. Szczyt Beatlemanii, czyli zjawiska globalnej popularności jednego zespołu w niespotykanej jak dotąd skali. W jednym z wywiadów John Lennon zauważył, że The Beatles są popularniejsi od Jezusa. To pozornie niewinne zdanie wywołało burzę protestów w USA i zupełnie przyćmiło trasę koncertową. Ponad 30 stacji radiowych odmówiło puszczania piosenek Beatlesów. Co więcej, organizowane były publiczne protesty połączone z niszczeniem płyt. Mimo że Lennon publicznie przeprosił za swoje słowa, tłumacząc się na konferencji, że nie miał nic złego na myśli i jest w szoku, jak to niewinne zdanie mogło zostać źle zinterpretowane, było jednak już za późno. Każdy z członków The Beatles źle wspomina tą trasę, a George Harrison nawet przez moment zastanawiał się, czy nie. Czasy się zmieniły. I gdyby słowa popularniejsi niż Jezus padły teraz, nikt nawet nie zwróciłby na nie uwagi. Co więcej, we wrześniu 2009 roku więcej osób wyszukiwało w internecie hasło The Beatles niż Jezus. Tak więc John Lennon miał rację. Co jednak dla zespołu znaczył ten cały skandal? Czy udało im się wynieść z tej sytuacji coś dobrego? Na pewno 20-paroletni wówczas Liverpoolczycy zdali sobie sprawę, że ich oddziaływanie jest dużo większe niż się spodziewali. Najważniejszym jednak wynikiem tej sytuacji była decyzja, aby wstrzymać koncertowanie i skupić się głównie na pracy w studiu. Niespodziewany, 3-miesięczny urlop dał im nowe pomysły i energię do pracy. Wynikiem 130 dni spędzonych w studiu okazał się być najlepszy album zespołu i jeden z najwybitniejszych albumów koncepcyjnych w historii całej muzyki popularnej, Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. Co może wydarzyć się w rok? Okazuje się, że naprawdę dużo. Życie Moniki w ciągu roku wywróciło się do góry nogami. Chcecie widzieć, jak dokładnie? Poznajcie jej słodką historię. Jak zaczęła się twoja przygoda z cukiernictwem? Jestem po liceum plastycznym, po grafice i parę lat pracowałam i pracuję nadal jako grafik. Ciągle mi czegoś brakowało w grafice, w tym co tworzyłam. Czułam się chyba taka niewystarczająco dobra w tym co robię, mimo że projekty się ludziom podobają i są zadowoleni z mojej pracy. Mhm. To jak gdzieś w środku
nie czułam, że to jest chyba do końca moje miejsce. Kiedy nastąpił taki przełomowy moment? W zeszłym roku. Gdzieś prywatnie u mnie się pewne rzeczy posypały i też praca zdalna, zamknięcie trochę w mieszkaniu i wizja kolejnych 30 lat pracy zdalnej i takiego opracowania samemu, gdzie nie ma tej twórczości manualnej, a ja lubię sobie podziałać manualnie, no to powodowały różne pytania w mojej głowie. Przy pracy takiej komputerowej, no to mi tego brakuje. 8 godzin przy komputerze, właśnie, to jest wygodna praca, no ale jak nie ma z tego satysfakcji i radości serca, no to jakby żadne pieniądze tego nam nie zrekompensują. Bałam się tego, no że właśnie nie rzucę swojej pracy, no bo muszę się jakoś utrzymać i też nie wiedziałam, czy to jest ta droga. Stwierdziłam, że krok po kroku muszę się odważyć, no bo jeśli sama nie zrobię tego kroku, to nikt za mnie tego nie zrobi. I jeżeli nie wyjdzie, no to okej, spróbowałam, ale jeśli no właśnie nie pójdę i nie przezwyciężę tego lęku, który jest we mnie, no to nic się nie wydarzy samo. Jak wyglądała twoja droga od tego momentu, kiedy postanowiłaś zrezygnować z grafiki, do tego momentu, w którym jesteś teraz, zajmujesz się cukiernictwem, tworzysz te piękne słodkości? To były właśnie warsztaty cukiernicze, na które zaczęłam jeździć cyklicznie i tam chyba trochę podjęłam taką decyzję, że tak, to jest ten moment i ten czas, żeby zrobić ten krok, że mogę tupnąć nogą, że mogę zacząć działać i realizować siebie, pomimo strachu, który jest. Stwierdziłam, że zrobię swój pierwszy tort i wrzucę go na social media. No i sobie poszukałam, jak się robi biszkopt, te kremy, żelki, chrupki, jak się tynkuje. Kupiłam sobie specjalne przyrządy do tego, żeby ten tort już wyglądał profesjonalnie. No i zrobiłam ten tort i wrzuciłam go na Facebooka. I jaki był odzew? No niesamowity, bo było dużo gratulacji. Przyznaję, że te twoje słodkości są trochę jak małe dzieła sztuki. Jak ty to robisz? Dla mnie ważne są detale. I tutaj mamy piórko wykonane z masy cukrowej, ozdobione złotem. Pięknie to wygląda. Tak, i mamy również małe lody, które są bardzo artystyczne, bo mogłam po nich malować jak po płótnie. I rzeczywiście to jest takie pociągnięcie pędzla. Tak. Łącząc te dwie pasje, grafikę i cukiernictwo, jak wygląda twoja codzienność? Godziny stania w kuchni, to często i kręgosłup mnie boli, i nogi mnie bolą, no to jest jakieś poświęcenie, ale gdybym chyba tego nie lubiła, nie kochała, no to bym nie potrafiła siedzieć do 3 w nocy w kuchni i potem o 6 wstawała do swojej normalnej pracy. Moja satysfakcja i też poczucie szczęścia napędzało mnie właśnie, żeby działać dalej i utwierdzało mnie w tym, że chyba to jest ta droga. No to sprawdźmy, czy smakuje tak dobrze, jak wygląda. Przepyszne, trafiłam akurat na owocowy mus. Jest tak dobry, że muszę się podzielić z ekipą. Obecnie myślę, że każdy z nas posiada konto na jakiejś platformie społecznościowej i chcąc, nie chcąc, publikując content, tworzymy pewien wizerunek. No i ten wizerunek jest dla nas bardzo ważny. Przecież wszyscy mamy TikToka, Instagrama, BeReala i inne media społecznościowe. No i teraz pytanie, jak dobrze zbudować tam swój wizerunek, jak być autentycznym i co robić w momencie, kiedy na przykład wyleje się na nas delikatne szambo z ust i komentarzy niektórych użytkowników. To już pytania do naszych gości, specjalistów od social mediów, tiktokerów, z nami Padre Filar i Ania Szafranek. Hej, żona Cześć, pastora. Witajcie. Profil na TikToku. Dzień dobry. Hej. Cieszymy się, że jesteście tiktokerzy. W kontekście budowania wizerunku dużo się mówi teraz w mediach społecznościowych o pewnej strategii w ogóle tworzenia. Czy wy mieliście taką strategię zaczynając, albo jakąś właśnie misję, którą się kierowaliście w tworzeniu kontentu? Padre się śmieje, Ania się śmieje. Nakryli. To znaczy, no, to jest taki temat ciekawy, bo to raczej dla mnie było poruszanie się po omacku.
ja zawsze interesowałem się jakoś funkcjonowaniem w internecie, obracaniem się, bo jak byłem w gimnazjum, miałem bloga, który też tak trochę ludzi czytało. I ten świat internetu niesamowicie się zmieniał w ostatnim czasie, więc ja tak obserwowałem. Od tego, co się działo jeszcze na Facebooku, gdzie już nic się nie dzieje obecnie, właśnie gdy zaczyna się epidemia. I później jak zacząłem odkrywać TikToka i w ogóle co chwilę miałem takie wow, co tu się dzieje, jak to jest inaczej. To jest tak, że są takie konta chrześcijańskie, na których się chce wracać i myślę sobie, wow, to są nasi. To są nasi, chcę tu wracać, ale są takie, że no z żalem albo kogoś odobserwuję, albo nawet no, klikam, nie interesuje mnie, bo szkoda mi patrzeć na to, że młody człowiek trafi na takie konto i ktoś to robi słabo. Albo gdzieś, ja się identyfikuję ze wszystkimi twórcami, którzy mówią o Panu Bogu, prawda? I jeśli to jest robione słabo, to myślę sobie, no szkoda. I może by, nie wiem, czy podpowiedzieć temu człowiekowi, co by można było inaczej, bo wszyscy stawiają teraz na jakość i my też musimy stawiać na jakość. Pan Jezus tak opowiadał, że to było atrakcyjne dla słuchaczy, oni szli, żeby go posłuchać, prawda? Więc musimy stawiać na jakość. No dobrze, jeśli chodzi o jakość i content, no to Padre Filar, sama nazwa wskazuje. Żona pastora też sama nazwa wskazuje. Wszystko jasne. Chociaż czasami ludzie się dziwią. Znaczy w ogóle nie przeczytają nazwy profilu i... Bo też masz nazwę profilu i chyba masz pod tym jakieś bio krótkie, nie? No tak, chyba tak. No nie, no jakby, że jest to... Nakierowuje to na to, że jest to content związany z wiarą, z kościołem. Aha. Z życiem moim w kontekście chrześcijańskim. No ale co chcesz przekazać jakby przez swój profil, przez swoją działalność? No moje pierwotne założenie było takie, że jedziemy z Ewangelią i generalnie no myślę, że chciałam po prostu w jak najbardziej atrakcyjny dla młodych ludzi sposób pokazać, że wiara może być, nie musi być kojarzona z samymi negatywnymi rzeczami, co się wiemy często dzieje dzisiaj w tym młodym pokoleniu, naszym i nie tylko, ale że rzeczywiście można to ubrać w taki sposób, że to treści związane z wiarą mogą być przekazane tak, że to daje do myślenia. Moim celem było to, że jeżeli któryś z moich TikToków chociaż zapali jakąś iskierkę myśli w drugą stronę, w tą pozytywną stronę w kierunku Pana Jezusa, Kościoła, to sobie myślę, że super. Że miałaś taki feedback od twoich odbiorców? Tak, czasami miałam. Na szczęście zdarza się to że też. Ktoś do ciebie napisał i na przykład powiedział, słuchaj Ania, obejrzałam tego TikToka i wiesz co, chcę zacząć przygodę z Panem Bogiem. Było tak, miałam kilka takich wiadomości, że ludzie chcą przyjść do kościoła, że chcą z powrotem zacząć czytać, pytali mnie, jaką Biblię sobie kupić, albo właśnie który przekład czytać, albo właśnie, że super, ale dzisiaj tego potrzebowałem, więc jakby wiadomo, że tego typu komentarze i tego typu wiadomości sprawiają, że nawet jak się czasem nie chce i jest się zniechęconym, to się ciśnie dalej. Dziękujemy wam, że zgodziliście się wpaść do naszego programu. No w sumie Ania się... Za tą rozmowę, żeby się nie bać TikToka. Ania się nie musiała zgadzać, bo i tak by tu była przecież. To był dla nas cały content, ale dziękujemy wam za to i oczywiście wszystkich was zapraszamy. Dwa super profile, trzy w zasadzie, bo pierwsze to studio. Raman, Padre Filar, żona pastora na TikToku, możecie ich obserwować. Polecam. Tam się możemy też wszyscy spotykać, żeby budować relacje te rzeczywiste. Dziękujemy. Dzięki. Dziękuję bardzo. Czy jest pogoda, czy jej nie ma? Z psem wyjść trzeba. Jesteśmy w schronisku na Paluchu. Jak dużo jest tutaj tych zwierząt? Dzisiaj w schronisku mamy 720 psów i 120 kotów, czyli bardzo, bardzo dużo. Schronisko na Paluchu, jakie to jest miejsce? No pewnie na pierwszy rzut oka bardzo smutne, ale z drugiej strony to jest miejsce pełne zaangażowanych ludzi, którzy stają na rzęsach, żeby tym zwierzakom niczego tutaj nie zabrakło i żeby zapewnić im wszystko, co można w takich warunkach, jakie mamy. No i miejsce wielu happy endów, no bo przecież bardzo wiele zwierząt przyjmujemy w każdym miesiącu, ale w zasadzie tyle samo znajduje nowe domy. Thank you.
Dominiko, co takiego mają w sobie koty, że zostałaś wolontariuszką, kocią? Znaczy, ciężko aż powiedzieć. Od dziecka w moim domu były koty. Jak byłam bardzo malutka, mieliśmy zawsze koty i ja to ledwo pamiętam, ale mam zdjęcia, że ja i kot byliśmy nierozłączni. Teraz mieszkam w akademiku, więc nie wolno mi mieć kota u siebie, więc i tak, no, tęsknię po prostu. To jest idealna opcja, ponieważ mogę przyjść, ja spędzę trochę czasu z kotami, ja się będę cieszyć i koty będą też miały kolejną osobę, która z nimi spędzi trochę czasu. Chciałam dać trochę tej miłości, którą mam do wszystkich kotów, w ogóle dla tych kotków, które no, nie mają własnych domów, własnych ludzi, którzy ich będą kochać. No, żeby jakoś im też umilić, trochę ułatwić pobyt w schronisku, zanim znajdą swoje domy. Zwierzęta są ważne i wszystkie się lubi i na wszystkich wolontariuszom zależy, ale no, zdarza się tak, że któryś jakoś mocniej zapadnie w serce i, no, i to niejednokrotnie kończy się adopcją. Jeszcze raz, jak się bawi ten piesek? Romi. Jaki jest ten Romi? Cudowny, tylko jest dosyć zestresowany w schronisku, więc trochę się boi innych psów, więc jest bardzo głośny i szczekliwy. Jak długo trwa taki spacer z tym psiakiem? Godzinę. Jak ja przychodzę, to spędzam tutaj około 5 godzin co weekend. Co robicie na takim spacerze? Spacerujecie, biegacie? Wygłupiacie się? No z tą lulką rzadko biegamy. Spędzamy z nimi czas. One mają jedyną okazję w ciągu dnia, żeby spędzić chwilę chociaż z człowiekiem. Czy wolontariuszem można zostać tak z ulicy? Jeśli ktoś chce do nas dołączyć, to na stronie internetowej jest taki formularz, który trzeba wypełnić i przesłać. I tam pytamy też o to, czy się ma jakieś doświadczenie, czy ma się jakieś preferencje co do zwierząt, jakimi się chce dana osoba zajmować. No i pytamy też o to, jak ta osoba jest dyspozycyjna, bo to też jest ważne. Najcenniejsze są takie osoby, które mogą tutaj przyjeżdżać minimum raz w tygodniu, no bo to pozwala z tymi zwierzakami zbudować więź, dobrze je poznać, dobrze się nimi opiekować, no i finalnie też znaleźć im odpowiedni dom. Dlaczego zostałaś wolontariuszką? Bo bardzo lubię pieski, bardzo lubię z nimi spacerować i no, chcę pomagać po prostu. Dlaczego pan został wolontariuszem? Uwielbiam to. Ale dlaczego? Powołanie. Pada deszcz, zimno jest. Empatii, trzeba gdzieś spożytkować. Okej, a pogoda panu nie przeszkadza? Fajnie byłoby tak sobie posiedzieć w domu w ciepełku. Tutaj jest fajniej. Czego się można nauczyć od psów? Miłości. No, chyba najbardziej. Przywiązania, wszystkiego. Dzisiaj rozmawiamy o wizerunku, o hejcie, no i w sumie jestem ciekawy, jak na to wszystko reagują artyści, którzy przecież siłą rzeczy swoją sztukę i swoją pracę pokazują innym. Weźmy na przykład taką Paulinę Gawlik, która jest malarką i która pokazując obraz światu, niekoniecznie spotka się tylko z pozytywnymi komentarzami. Dokładnie to samo jest z moimi numerami na YouTubie. No ale jestem ciekawy, co na to odpowie nam reprezentantka światła w mieście. Paulina, jak zacząć malować takie obrazy dla Boga? Od czego zacząć? Najpierw od chęci, to pierwsze. Jeżeli chodzi o takie techniczne rzeczy, to trzeba na pewno przygotować sobie coś do malowania, czym chcemy malować, czy chcemy w kolorze, czy może chcemy w ogóle rysować. To nie muszą być na samym początku jakieś super też rzeczy, nie wiadomo jakie drogie i profesjonalne. Ja jeden obraz nawet malowałam, pamiętam, palcami, także można wszystko wymyślić. Ciekawi mnie, jakie były twoje początki, jak zaczęła się twoja przygoda z malowaniem i jak odkryłaś swoje talenty. Wszystko w ogóle działo się nie po mojej myśli, bo ja naprawdę nie chciałam tego robić. Z zewnątrz takie po prostu jakieś sygnały, że to nie jest dobra praca, to artyści nie zarabiają, ciężko się jakoś wybić, żeby być jakimś popularnym, bo tylko popularni zyskują jakoś tam, że są w stanie jakby żyć z tego i tak dalej. I moja przyjaciółka wtedy powiedziała mi, że mam iść na Wydział Sztuk Pięknych, ponieważ przynajmniej to umiem. Ja mam czas na zastanowienie się, to zawsze można zmienić. Pomogła mi wybrać kierunek, to był jedyny taki przeze mnie zaakceptowany. Natomiast jeśli chodzi o malarstwo, to znalazłaś się w takim dosyć nietypowym nurcie, ponieważ twoje obrazy odzwierciedlają wiarę chrześcijańską i ogólnie malujesz pod natchnieniem modlitwy, uwielbienia. Jak do tego doszło? Skąd ten kierunek? Właśnie, bo tak naprawdę to
gdyby nie Bóg i to wszystko jakby, że ja zauważyłam w końcu, że On mnie prowadzi w tej sztuce, że to jest to. Talent od Niego. Gdyby nie to, to ja pewnie bym szła w tą architekturę teraz, bo mi się to spodobało. A jak to praktycznie wygląda? Ty zaczynasz się modlić i nagle masz pewne natchnienie i zaczynasz malować? Czy raczej sięgasz po pędzel i potem nagle widzisz jakiś obraz? To nigdy nie wygląda tak samo. Ja czasami się właśnie, jak zastanawiam się nad tym, jak to działa, to ja nie wiem cały czas. To wszystko wynika z takiej, z relacji z Bogiem. To w 100%. I czasami po prostu podczas modlitwy to obraz sam się gdzieś tam przychodzi i ja jestem pewna, ja wiem, co mam namalować. Czasami to jest po prostu słowo. Czy jest zapotrzebowanie na takie obrazy? Kto u Ciebie je kupuje czy zamawia? Jak to wygląda? W większości to są po prostu osoby wierzące ze wspólnot, osoby, które jeszcze szukają Boga. Widzę, jak po prostu ludzie jakby nabierają nadziei i idą 100% za Bogiem. I że nawet nie muszę dla kogoś konkretnie malować, ale ktoś widzi obrazy, które wrzucam zdjęcia i na po prostu go chcą. Mają taką, no albo mają myśl: Jeny, Paulina, wiesz co, muszę ci powiedzieć, że ja poszłam pierwszy raz do kościoła po iluś latach, bo tak mnie to zainspirowało, bo zobaczyłam Jezusa i tak mnie poruszyło serce, że ja w ogóle zaczęłam myśleć o Bogu. I dla mnie to jest najważniejsze w tym wszystkim. I czasami po prostu tak sobie myślę, Jeny, ja bym poszła przecież w jakieś cokolwiek, co świat jakby lubi. Jakieś właśnie abstrakcje. I to by się sprzedawało. I jak ja czasami obserwuję różnych artystów, niekoniecznie jakichś popularnych, i jak właśnie sprzedają pracę za kilka tysięcy, takie dosyć małe, i to idzie, bo po prostu są obrazy do wnętrz, o jakieś dekoracyjne. I mówię, Jeny, też bym mogła takie coś robić i przecież by ludzie to kupowali, ale ja właśnie w tym wszystkim po prostu ufam Bogu. I ja wierzę, że On to pociągnie. I ja tak zauważyłam, że jak właśnie maluję Jezusa i Jego oczy zawsze tak przyciągają, mnie nawet po prostu, że ja jestem w szoku, jak to działa. I tak sobie właśnie czasami myślę, dlaczego malować Jezusa, dlaczego malować Boga? Bo właśnie miło jest na kogoś popatrzeć czasami, nie? Że nawet nie wiem, jak on wyglądał kiedyś, ileś tam lat temu. Ale mamy jakieś już wyobrażenie, mamy jakieś też symbole i to jest takie piękne. Niestety musimy kończyć na dzisiaj, ale nie martwimy się za bardzo, bo za tydzień znów się widzimy i my przygotowujemy się już na następny odcinek. A po dzisiejszym rabanie chciałbym, żeby zostało Wam w Waszych głowach to, że prawdziwe piękno nie jest na TikToku, Facebooku czy Instagramie, a w Waszych serduchach. A skoro o serduchach mowa, to musicie wpaść na nasze sociale. Jesteśmy na Fejsie, na Instagramie, na TikToku i na YouTubie. Tam jesteśmy dla Was 24/7, więc wpadajcie. A my widzimy się za tydzień i machamy Wam. Do zobaczenia!